Dzień dobry Państwu, Marcin Szołajski, Szołajski Legal Group, radca prawny i partner zarządzający kancelarii. Proszę Państwa, w ramach cyklu dotyczącego fundacji rodzinnych dzisiaj zajmiemy się kwestią związaną z tym, że są spory co do nazwy tego podmiotu. Czy to ma być fundacja rodzinna czy fundusz rodzinny? Fundacja rodzinna ma swój, swój, swoje źródło w fundacjach rodzinnych na całym świecie, w Europie, i to jest naturalna nazwa, która kojarzy się sukcesorom i w procesie sukcesji jest naturalnie określana jako fundacje rodzinne. Natomiast powstaje wątpliwość dotycząca tego, że w Polsce fundacje jako takie były związane z celem społecznym i wiele organizacji, właśnie takich pozarządowych, ma. Wątpliwości czy to powinna być fundacja, czy nie fundusz. Ministerstwo Sprawiedliwości też włączyło się do tej dyskusji nie przedstawiło swoje stanowisko. Jakie, jakie będą dalsze losy? Przejdźmy do szczegółów. Proszę Państwa, Fundacja Rodzinna ma służyć sukcesji firmy rodzinnej. Fundacje rodzinne są w całej Europie. Od Szwecji przez Niemcy, Austrię, opisywaliśmy to już dla Państwa wcześniej, i naturalną nazwą dla polskiej fundacji rodzinnej jest właśnie Fundacja Rodzinna. Tymczasem Ministerstwo Sprawiedliwości wyszło z propozycją, aby zmienić tę nazwę i zaproponowało Fundusz Rodzinny. Fundusz Rodzinny, czyli właśnie fundacja, ale nie kojarząca się z celem społecznym. Proszę państwa, propozycja Ministerstwa Sprawiedliwości idzie dalej, bo propozycja jest, żeby nie rejestrować tego funduszu rodzinnego w KRS-ie, tylko rejestrować w rejestrze funduszy, który prowadzi Sąd Okręgowy w Warszawie. I tutaj moim zdaniem jest to duże obniżenie rangi takiej fundacji rodzinnej poprzez nazwę Fundusz Rodzinny i rejestrację tylko w Sądzie Okręgowym, a nie w Krajowym Rejestrze Sądowym. E, jakie argumenty padają ze strony obu, o, o, obu e, zainteresowanych? interesowanych. Przedsiębiorcy uważają, że w Polsce powinno to się nazywać Fundacja Rodzinna, tak jak na całym świecie i w Europie, bo sami zakładają już takie fundacje rodzinne w innych krajach. Tymczasem organizacje pozarządowe uważają, że w Polsce przyjęło się, że fundacja to ma od razu cel społeczny. I w związku z tym będzie się myląco kojarzyć podmiotom, że jest to fundacja rodzinna, czy nie ma celu społecznego. Tymczasem inny cel jest fundacji rodzinnej, bo ona ma pomóc przetrwać takiej firmie rodzinnej, zmianę pokoleniową, żeby nie rozdrobnić tego biznesu, żeby ten biznes dalej trwał i istniał i pomagał beneficjentom. I w związku z tym właśnie powstała propozycja Ministerstwa Sprawiedliwości, żeby to nazwać funduszem rodzinnym. Fundusz rodzinny to moim zdaniem dużo gorsze rozwiązanie, bo właśnie mniej prestiżowe, będzie kojarzone z funduszami inwestycyjnymi czy emerytalnymi, nie będzie miało tego waloru sukcesyjnego. Dlatego Szołajski Legal Group popiera pomysł fundacji rodzinnej zamiast funduszu rodzinnego. W naszej ocenie będzie to klarowne, bo dodatek rodzinna powoduje, że nie mamy tutaj już do czynienia z celem społecznym i to jest jakby naturalne. W mojej ocenie taka fundacja rodzinna powinna być również rejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym, a nie w rejestrze funduszy prowadzonym przez Sąd Okręgowy. Jak to będzie dalej? Będziemy dla Państwa to śledzić. Bardzo dziękuję za uwagę. Marcin Szołajski, Szołajski Legal Group Radca Prawa i partner zarządzający kancelarii do usłyszenia